czego wybierać. Na pewno można się dosyć tak solidnie i mocno pochylić nad pierwszą częścią pierwszego arkusza, która jest tak zwanym czytaniem ze zrozumieniem. To jest praca na tekście. Podobnie sytuacja będzie kształtować się w regionie. Noc będzie chłodna, od 6 do 8 stopni, najcieplej w Grudziądzu 8 stopni. Wiele przejaśnień, wiele rozpogodzeń. Podobnie w ciągu dnia, choć... W Igrzyskach Olimpijskich w Monachium w 1972 roku Robert Zawada zmarł w wieku 79 lat. Teraz to wszystko. Sport także w wieczornym wydaniu Panoramy. Do zobaczenia. ...stopni i zachmurzenie większe. To już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Czynie polskie koszykarki 3x3 staną przed kolejną szansą wywalczenia awansu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Dziś natomiast w Bytomiu żeńskie drużyny do lat 15, 17 i 23 rywalizowały w ramach turnieju kwalifikacyjnego. Typu usługi na Podhalu. Nieporównywalna, natomiast to pokazuje, jak my traktujemy zwierzęta i czego uczymy dzieci. Tak strasznie długo walczyliśmy z cyrkami, ze zwierzętami. To dużo inwestycji zagranicznych, ale inwestycji, które zrobiliśmy sami jako województwo lubelskie, jako Polska. I... 5 stopni. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. To znaczy, że jest to duże niebezpieczeństwo, że dzisiaj młody człowiek w tej swojej codzienności, w gronie rówieśników, nie jest autentyczny. On boi się oceny, czyli on żyje nieraz w pozorach. On, i my to czasem widzimy, w grupie mądry. Czy mamy połączenie z Karoliną Appelt? Mamy połączenie, pani Karolino. Zatem słuchamy, jak odreagować, powtórzę te słowa, by zasnąć, by jutro dobrze napisać i matury nie, no, jej nie zdać, po prostu, by ją dobrze zdać, by jej nie oblać. Co zrobić? I uważam, że to źle bardzo wróży współpracy nie tylko w łonie samorządu, ale przede wszystkim także współpracy między Urzędem Marszałkowskim na czele z marszałkiem Ortylem. Serdecznie. Dzień dobry Państwu. Może zacznę od takiego podstawowego pytania i kto wie, czy nie zaskoczę obu panu dyrektorów. Właściwie po co jest matura? No tak żartobliwie mówiąc, chyba można by zadać pytanie, czy to jest matura, czy tak naprawdę bzdura, bo wielu uczniów zadaje sobie jednak to pytanie. I co pan odpowiada? No myślę, że dzisiaj jest to zdecydowanie... Łodzi na mecz z Widzewem. Śląsk Wrocław ponownie zagra w elicie piłkarzy ręcznych.